Hej, hej, hello, siemaneczko wszystkim, z tej strony Power, witam was ponownie w Rise of the Tomb Raider i tak, naciśniemy dalej na razie wątek fabularny, z racji bytu, że no nie ma co się wracać do grobowcy, jeżeli nie będę miał aparatu tlenowego i liny z hakiem. Roślinność tej doliny, od najwyższych drzew poskryte w poszyciu grzyby, z początku była dla naszych przodków czymś zupełnie obcym. Potrzeba było czasu i tragicznych doświadczeń, by poznali język tej ziemi. Ale teraz przekazujemy sobie ich wiedzę z pokolenia na pokolenie. Ziemia ma nam do zaoferowania wszystko, czego potrzebujemy. Znamy roślinę leczniczą, którą można znaleźć w pobliżu źródeł wody i w ustronnych wąwozach. Ze zbieranych w lesie mocnych i prostych gałęzi brzozy wytwarzamy strzały, a z muchomorów, grzybów rosnących w spróchniałych pniach lub w ciemnych, wilgotnych miejscach pozyskujemy silną truciznę. No i tą trucizną też zabijamy większość wrogów i zwierzyny. Dobra. Oj, 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 oj. Posypała nam się konstrukcja. Lara tutaj tak powoli sobie kroczy. No dobra, przyspieszyła trochę kroku. Już myślałem, że się będzie toczyła całkiem. Nie wiem, co mnie tu czeka w tym momencie. Zakładam, że na razie chyba nic groźnego. Tam jest coś zawalone, będę to musiał chyba zdetonować. Laro, jestem, ale obrywamy od helikopterów. Musisz przyciągnąć jakoś uwagę trójcy. Zostaw to mnie. Mogę się tym zająć. Okej, okay, czyli jakiś hardcore się będzie szykował. Ulla papieska. Pieczęć potwierdzająca autentyczność dokumentu. Z pewnością była dołączona do jakiegoś ważnego dokumentu. Na przykład wyroku ekskomuniki. No proszę bardzo. Dobra, tu mamy jeszcze jakieś zasobiki. No nie jest dużo tych zasobów, niestety. Wolałbym, żeby było tego więcej. Wow. Aż tak? To były te odłamki strzał, tak? Ha. Dobra, strzały mi się pokończyły, te fajne. Niestety. Tu się koleś strasznie chowa. Ale już go nie ma. Tam z góry ktoś do mnie strzela, to mi się nie podoba. Dobra, nie wiem, czy on... nie umarł. No kurwa, drugi. Aj, celowanie padem jest czasami przerąbane. Dobra, temu wybuch w ręce. Czy to wszyscy? Nie. Lara się dalej czai. Wiecie co, ja ich nie widzę w ogóle. Zaatakuj trójca, by wywabić helikopter. Aha, czyli muszę przejść sobie dalej. Dobra, pozbierajmy tutaj, co mamy. Ale nie, Lara się czai. Tu jeszcze ktoś musi być. To kurwa gdzie? Ja tu nie wystrzelałem sobie za dużo amunicji jak na razie. Jakieś zasobiki. Tu będę musiał to sobie zdetonować po prostu, żeby przejść dalej gdziekolwiek. No, Lara, daj mi to zebrać. O, pięknie. Dobra, udało się. Jest skrzynia. Co mi da skrzynia? Strzelbę automatyczną bym chciał. O, narzędzie do modyfikacji i nie muszę go kupować. Jak miło.
Cóż za zbieg okoliczności, co? Dobra, na pewno muszę sobie wytworzyć wybucho... A nie, dobra, zebrałem sobie. To w sumie spoko. A dobra, są w kołczanach wybuchowe strzały od razu. Ha, ha, ha. Jak wesoło. Dobra, to są moi? To są moi chyba. Nice. A czy tamtego też to dosięgnęło? Nie. No gin, frajerze. Dobra. No, po gościu, po gościu. O, helikopter, o Jezu. Dobra, wolałbym, żeby helikopter mnie nie spotkał. Podnieśmy sobie strzały wybuchowe. Są bardzo przyjemne. Ktoś tu do mnie strzela, ale skąd? A tam z góry. Dobra, trochę zrobiłem rozpierdolu. Pozbieram coś z tych sympatycznych kolegów. Tu mam wszystko pełne. To mam chyba pełne. Tu nic nie ma w sumie. Jedna nakrętka, no serio? A z tego coś sobie mogłem zebrać. To spoko. Muzyka jest hardkorowa, Jezu. Ja mam przez nią się trochę problem skupić, wiecie? Przez muzykę, dosłownie. Aha. Pytanie, to moi go zastrzelili, czy... Czy nie moi? Nie jestem pewien. Gardło mi siada, to już jest piąty odcinek, który nagrywam. Robi trochę ciężko. Dobra, umarł. Kto umarł, ten nie żyje. Okej. Idźmy zatem do przodu. Ja sobie dotworzę trochę tych strzał, może zwykłych. Dobra, już mam pełno. O, się wpierdolił, bombel. O kurwa, nie tu. Ten, a kurwa, niby w głowę dostał, co? Przełączę się może na zapalające. Na razie nie mam wybuchowych. Nie tak miało być. No, ciupaj go, kurwa, Lara. Ja stwierdziłem, że jak sobie do gościa podejdę, to będzie mi łatwiej, bo on rzuca granatami. Ja nie lubię granatów. Nie lubię, jak ktoś we mnie wali granatami, nie? Dobra, tu mam pełno. Z tego coś mogę wziąć. Z tego też coś mogę wziąć. Z tego nic nie wezmę, dobra. Ciśnijmy przed siebie póki co. Gdzie ja mnie przyjaciół? To jest pytanie. No tu był jakiś mój wróg. Ja sobie bardzo dobrze radzę z łukiem, nie?
Ej, środek wojny. Wiecie co? Przeczytam dokument. Jacob, wygląda na to, że się udało. Dobra robota. Helikoptery będą wkrótce. Są tutaj. Udało się. Hurra! No i tak przypadkiem jest tu obóz, nie? Trójca oblega wieżę. Utknęliśmy w katakumbach. Szlak, trzymajcie się. Idę do was. Dobra. Wraz z Alajasem spróbuję dotrzeć do wzgórz. Tam, gdzie mieszka stary niedźwiedź. Ludzie Trójcy nadal urządzają się w starej bazie sowieckiej. Wyruszymy dopiero, gdy zapadnie noc. Podejmujemy wielkie ryzyko, ale wiemy, że czeka nas walka. Jeśli mamy przeżyć tę walkę, będziemy potrzebować roślin leczniczych rosnących na tych wzgórzach. No dobra, mamy obóz, mamy tutaj uzupełnienie amunicji, ale sobie obstrykałem wszystko z łuku. Nie wiem, czy mi wskoczyła jakaś umiejętność? Nie. Nic nie będę ulepszał na razie. Dobra, ja mam iść, ogólnie mam iść tam, czyli nawet zobaczę, co jest tutaj. Jakieś znajdźki, jacyś martwi ludzie. Czy mnie tu wcześniej nie było? Ja chyba stąd przyszedłem ogólnie, nie? No, granaty sobie zebrałem. O, fajna informacja. No, to wygląda, jakbym stąd przyszedł. No nie, nie, nie wiem, nie jestem pewny. Mam iść gdzieś indziej na razie. Ja dalej chcę, wiecie, zdobyć sobie... Nie, stąd przyszedłem, tak, bo to jest beczka, to chyba gościa zabiłem. Dobra. Mniejsza o to. Chcę zdobyć chociaż tą link... Nie no, muszę i akwalung sobie zdobyć. Napierdalam z tych strzał zapalających, jak pojebany. Kurwa, schowaj się Lara trochę może. Może podejdź sobie gdzieś. Łoń frajerze. Oni naprawdę jakoś fantastycznie dobrze rzucają tymi granatami. No, kurwa. Kutasiarzu pierdolony, chodź tu. Strzelam im po jajach, bo tak jest łatwiej. Dobra, Lara się poczuła bezpiecznie. Zaciukam cię, koleś, kurwa, czekanem. Będziesz mi tu wybiegał, ja tu sobie przeszukuję twojego ziomka, a ty mi tu takie, o, takie rzeczy mi tu robisz. Dobra, strzały wybuchowe są, okej. Okay. Są tutaj bardzo przydatne. Ale jest dokument, nie? Które zeszły z góry, zaspały Kitesz wiele miesięcy temu. Wysłaliśmy ludzi na poszukiwanie ocalałych i pożywienia, ale nikt nie wrócił. Od strony lodowców dochodzą nas różne dźwięki, ale nie wiem, czy pogrzebani tam żywcem ludzie jeszcze żyją. Możliwe, że to tylko odgłosy przesuwającego się lodu, ale sama przyznaję, że brzmi to jak ludzkie głosy. Być może duchy wojowników proroka nadal patrolują zamarznięte ulice. Nie będziemy już tam nikogo wysyłać. Musimy pogodzić się z utratą proroka i miasta oraz z tym, że jesteśmy teraz zdani wyłącznie na siebie. No spoko. No i ludzie z tarczami nie są straszni. Haha. To się koleś zdziwił. Jest tu cholera amunicji.
Bardziej mnie chyba tylko te strzały interesują. Wszystko mam pełne w razie czego. Mogę sobie tych zwykłych strzałek dorobić. Też już mam full. W sumie niepotrzebnie dorabiałem, bo tutaj jakieś... A nie, to wybuchowe są, dobra. To co, idziemy dalej. Tutaj oddział 5. Wchodzimy do katakumb. Potrzebujemy wsparcia. Dobrze, idziemy. Żebyś wiedział! Trzymać pozycję! Możemy przeciąć! Pięknie, headshot! Gin, paściarzu! Dobra, bo czekajcie, tamten ma lepszą celność trochę, nie? Ale ten ma znowu z shotguna. A tu strzały lecą jak głupie teraz w tym momencie. Halo, bombel! Gincie, kurwa, frajerzy! On się jeszcze podnosi, patrzcie jak twardy, jebaka. Dobra, padł. Widzę intruza! A, muszę zrobić strzały. Nie mam z czego chyba. Dobra, czy to byli wszyscy? Było tu ostro. Przychodzili i przychodzili. Już po nich. Obawiam się, że to jeszcze nie koniec walki. Opowiesz mi więcej o tym miejscu? Zasłużyłaś na to. Chodź ze mną. Ej, nie daj mi ciał przeszukać, oni mieli te nakrętki. To jest nie fair. W starożytnych czasach nasz prorok przyniósł boskie źródło do tej doliny. Moi przodkowie zbudowali Kitierz, aby chronić je przed zewnętrznym światem. Po co? Czym jest boskie źródło, Jacob? To artefakt z zamierzchłych czasów. Wierzymy, że kryje fragment duszy Boga. Legenda głosi, że ci, którzy ujrzeli boskie źródło, stali się nieśmiertelni. Ale do tego miejsca zawsze ciągnę porządnych władz. Trójca. Tak. Pragnął pogrążyć cały świat w ciemności. Jeśli opanują źródło, ich żołnierze będą niepokonani. W takim razie pomóż mi je znaleźć, zanim oni to zrobią. To nie jest twój obowiązek. Oczywiście, że tak. Mój ojciec zginął za to. Nie możesz wypełnić pustki w środku, Laru. Możesz ją tylko wyzwolić. Znajdę je. Z twoją pomocą lub bez. Czekaj! Sofio, puść mnie. Muszę zrobić wszystko, co w mojej mocy. Rozlałaś dla nas krew. Chcę pomóc. Wiesz, gdzie jest Atlas? W katedrze. W podziemnych archiwach. Ale nie pójdziemy tam z tobą. Czemu? Co tam znajdę? Są tam inni. Nieśmiertelni. Zabiją wszelkich intruzów. Mój ojciec uważa, że powstrzymają trójcę. Nie mogę ryzykować. Wiem. Proszę, weź to. Pomoże ci dotrzeć do katedry. Jakiś śmieszny kompas? Czy co to? Czy to wciągarka, którą już sobie wcześniej kupiłem? Zwój liny. O. A to nowość.
A mogę się cofnąć i sobie przeszukać tamte ciała? Kurwa, nie mogę. Co mi daje zły liny? A dobra, teraz mogę tego używać. To się wracamy do grobowca, moi drodzy. Tylko teraz bym chciał jakiś obozik. A na razie nie mam. Będą z powierzchni naciśnij iść, aby wypuścić czekan z liną. Tam coś leży w ogóle. Jest to torba survivalowca. No proszę bardzo, proszę bardzo. Zaktualizowano mapę. How nice. Mam dotrzeć gdzieś tam. Ja bym chciał obóz. Musiał chociaż jeden grobowiec teraz zrobić. No dobra. Tak to działa. Tylko wiecie, jeszcze fajnie by było mieć akwalunga, nie? Dobra, tam płynie wieża. Ej, ja jestem blisko. Jestem blisko, blisko. Aha, tak też można. Dobra, fajnie. Dobrze wiedzieć. Ja jestem gdzieś. Kości tej ziemi oferują nam całe swoje bogactwo, a my wiemy już, jak przetrwać i utrzymać się przy życiu. Spod ziemi wydobywa się ropa. Gromadzi się w głębinach jaskiń i w grobowcach naszych przodków. Łatwo się zapala. W czasach wojny maczaliśmy w niej nasze strzały i zapalaliśmy je. Jeszcze głębiej można znaleźć błyszczące żyły, z których wydobywamy rudy metali. Z pozyskanych metali wykuwamy proste narzędzia. Jednak pewnego dnia ten metal posłuży nam do naprawienia sowieckiej broni. Życie w harmonii z naturą rzadko oznacza życie w harmonii z innymi ludźmi. No to w sumie prawda, no. Taka prawda dość hardkorowa. Czy ja dojdę tędy do... Gdzie ja w ogóle jestem? Jestem tu. I czy ja wrócę do... Tak, ja wrócę tutaj. No to w sumie mi się to podoba. Nawet bym chciał tam wrócić. I oznacza to chyba tyle, że nie będę miał po drodze żadnego obozu. Czy ja muszę trzymać X-a? Czy muszę go tylko nacisnąć? Bo nie wiem. Nie wiem, co teraz Lara zrobi. Ona czasami robi dziwne rzeczy. Wiecie, nie łapie się jakiejś krawędzi, nie wiem, puszcza się czekanów, puszcza się wszystkiego. Aha, tędy mogę sobie po prostu pobyć tam dalej z powrotem. Dobra, spoko, luz. A tak też można, o kurwa, no proszę, to niespodzianka, no. Zaczepiamy sobie czekan o taką ścianę, jest fajnie, kurwa. Proszę bardzo, no takich jaj to się nie spodziewałem. Laro, na drodze do katedry trójca będzie wszędzie. Wiem, ale nie mam wyboru. Przejdź przez okupowaną wioskę. Aha, dobra, tutaj jest ta skrzynia, do której wcześniej chciałem nawet iść. Tam mam jakiś dokument po drodze, jeszcze jedną skrzynię. A gdzieś miałem grobowiec, do którego nie mogłem wejść. O, tu jest skrzynia z monetami. Fajnie. Nie mogłem wejść. Pogubiłem. A tu nie mogłem wejść. Dobra. To jednak przydałby się obóz, który jest tutaj. Element pistoletu ciężkiego. Dobrze. Fajnie. Mamy dwie nakrętki. Po drodze do katedry będą właśnie, kurwa, źli ludzie.
tylko pytanie, czy mi się chce teraz z tymi ludźmi bawić, nie? No już nie, no w sumie nic nie zrobię w tym odcinku. Śmierci. Ludzie Jacoba przeżyli tak wiele, a mimo to nie przestają walczyć. Wiąże ich przysięga złożona przez ich przodków. Obowiązek przekazywany z pokolenia na pokolenie. Ale ja widzę ludzi, którzy chcą tylko żyć w pokoju. Myślę, że czas, aby porzucili przeszłość. Jeśli znajdę Atlas, może poprowadzi mnie do boskiego źródła. Mogę je stąd zabrać, wówczas nie będą musieli więcej cierpieć. Mogliby podzielić się brzemieniem prawdy ze światem, ale jeśli wszystkie wysiłki spełzną na niczym, nie wiem, co zrobię. Bo mógłbym się wrócić do jakiegoś grobowca, ale czy to ma teraz sens? Mamy 25 czy 6 minut, także gówno co zrobimy, także chyba sobie zakończymy. Ja to sobie jeszcze coś przydzielę. Cichy zabójca, na razie takie mech. W sumie jest już późno, mi się nic nie chce. Więcej amunicji. Kurwa, tej amunicji mam tyle, ja tak mało, że nie korzystam. No, korzystam praktycznie tylko z łuku, nie? No nie wiem, co ja mam wziąć. No nie wiem. Może lepsze strzały zapalające. Coś mogę ulepszyć? Jezu, czekam, mam do ulepszenia. Ale w cholerę rzeczy mi się odblokowało, bo znalazłem jedną rzecz, nie? Dobra, nie, natychmiastowe wyważanie i otwieranie drzwi jest fajne. Tu co mogę? Szybkostrzelność obrażenia. Szybkostrzelność, szybkość przeładowania. Mogę coś w moim makaczyku? Coś mogę. Stabilizowanie odrzutu. To zużywa mi trochę ropę. Tu zużywa skórę, to nie chcemy. Maksymalna ilość amunicji. Pistolet sobie auto. Z niego w sumie mało strzelam. Kierowałbym się coś do strzelby. Obrażenia. Nie wiem, szybkostrzelność. Ja coś jeszcze mogę. Jeszcze raz szybkostrzelność. Jeszcze coś mam przy łuku. No to mi zużyje skórę znowu. Czas trzymania by mi się zwiększył. To jest fajnie. Dużo do szybkostrzelności. Coś tam do obrażeń. Ale jest potrzebne narzędzie do optymalizacji. Dobra. To by było na tyle. Zakończymy sobie tutaj w takim razie. Dzięki wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Bye bye.